trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Hej? Sam? O Boże! Chris, wybieraj. Halo? Proszę, potrzebujemy pomocy! Kurwa, co jest? Nie! Emily! Puszczaj mnie! Palce, Mike! Ja? To i tak miałem sporo szczęścia. Jezu, co ci się stało? Na tej górze krasuje jakiś psychopata. Chcę nas wszystkich pozabijać. Posłuchaj, ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Rozerwała go na strzępy jakaś wielka jebana piła. Jezu Chryste! Co tu się do kurwy nędzy wyprawia? Są tu drzwi. Nie otworzą się. Spróbujesz ze swojej strony? Ciebie też miło widzieć. Co ty robisz? Ręcznik jest kiepskim strojem do walki z psychopatycznymi mordercami, nie wiedziałeś? Mógłbyś, Mike? Tak. Sorry. Okej, załatwione. No to załatwimy mordercę.
Święte słowa. Co to było? Ktoś płacze? Chris. Co jest, kurwa? Co, nie słyszałeś o ślepakach? No nie wierzę.
Jak mam to uruchomić? Dziwne.
dalej do kurwy nędzy! Zębiła i magiła. Na drugie imię mam jebane zagrożenie. Oh, Jezu!
rany, ona tu była. Urządził. Tyle przeszliście. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakie to uczucie? Co? Co? No, jakie? Podobała wam się wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój, dajcie spokój. Po co te ponure miny? Dobrze jest czasem poczuć szybsze bicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Puk, 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 puk. Mam nadzieję, że doceniliście moje małe widowisko. Każdy szczegół, co się stało naprawdę? Każdą okazję. Cudownie było wywoływać panikę. Tak łatwo jak ślinota kopsa. Jeszcze te flaki. Festiwal flaków i już spreparowane ciała piły. Jakie to gówno było drogie. I zero bubli. Zero, zero, zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich miejsc.
Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i sracie w gacie. Josh, dlaczego nam to robisz? Weź nawet nie próbuj pytać tego stulejarza. Odjebało mu. Przestał ogarniać temat. A już na pewno przestał brać leki. A leki sreki. Zemsta jest najlepszym lekarstwem. Nie żyjesz. Mike, on jest chory. To nie ludzie. Będziecie mi wszyscy dziękować, gdy zostaniecie bohaterami internetu. Że co? O, zobaczycie, materiał z tej szopki rozejdzie się po sieci jak viral. Mamy tu miłość bez wzajemności, mamy masę krwi. Nie no, bez kitu to będzie totalny hicior. I no, nam swajczą się serwery przy zliczaniu wyświetleń. O czym ty mówisz, mózgojebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Ej! Dajcie spokój! Chłopaki, to jakieś szaleństwo, słyszycie? Stul pysk! Co, zapalnąłeś się? No? Bo jaką cholerę ją uderzyłeś? A o czym ty mówisz, stary? Uderzyłeś się Ashley, ty pieprzony śmieciu! Au! Wkurzyłem się! Nie bije się, dziewczyn! Nie i koniec! Chris, no weź, brachu. Kurwa, dam brachu! Gdzie idziemy? Dokąd mnie ciągniecie? Zamkniemy cię, brachu. Co? Żebyś już niczego nie odjebał. Rano dzwonił po glinę. Przestańcie. Przecież nic nie zrobiłem. Co ty, kurwa, jaja sobie robisz? Jesteś, kurwa, zasranym mordercą. Ja nikogo nie zabiłem. Mike, błagam, uwierz mi. Przecież ja nic nie zrobiłem, Jessice. Zamknij mordę, serio. Chris, hej, daj spokój, wodzu. Jesteśmy kumplami. Dobra, już przestań pieprzyć. Okej. No i chuj. Widzisz tylko to, co chcesz. Jesteś ślepy! Cicho! Jesteś... Stary... Nie moja wina, że nie znacie się na żartach. O, poczekaj. Zrobiłem ci krzywdę? Zabolało mojego misiaczka? Ojejku, tak strasznie mi przykro! Przestań! Stary, weź przestań! Michael, przepraszam, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało, Jessica, ale przysięgam. Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Skończ już z tym pierdoleniem, Josh. Nie wywiniesz się z tego. Nie możemy się jakoś dogadać. Kurwa! To nie są, kurwa, żarty. Szlak. Nie, to nie tak. Nie tak się miało skończyć. Znęcacie się nad słabszym! A nie! Przecież nie możecie mi czegoś takiego zrobić. Zresztą i tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę. O, daruj sobie. Jeżeli ktoś tu jest tchórzem, to na pewno nie my. Aha, ale ja coś zrobiłem. Dzięki mnie. Uwierzyliście w ten koszmar i poznaliście tę część siebie, którą sami baliście się odkryć. Manipulowałeś nas, oszukiwałeś nas, krzywdziłeś przyjaciół, a sam trzymałeś gębę w ukryciu, bo jesteś żałosnym tchórzem, Josh. Tyle w temacie. Świetnie, zwiążcie mnie, niech będzie. Nie ruszaj tak, się. Tak. Bez ruszania. Nie idzie związać, jak się wam rusza. Josh, co ty? Zostaw mi trochę luzu, żebym nie zdrętwiał. Co mam ci zrobić, żebyś się zamknął? Nie tak ciasto, okej? Okay? Nie tak ciasto, bo zdrętwieje. Trzeba było użyć plastikowych... Co? Plastik. Co on pierdoli do jasnej cholery? Kurwa, brak słów. Pitolił już kiedyś takie bzdury? Nie, nigdy go takiego nie widziałem. Zwrot pieniędzy
Wszyscy są głupi. Dupi co robi głupi. Chris, Jasz, Krzysztof, Szasz. Aż ma strasznie głupią twarz. Co? Co ty tam mamroczesz? Że jesteś głupi, głupku. Co jest to? O, Ashley. Ashley, wyciągnę cię, co nie pozwolę ci zginąć! W najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że mnie lubisz. Starczy. Wiesz, co to za odgłos? To dźwięk tego, że nigdy nie pocałujesz Ashley, ty cipo! Dosyć! Tak. Wiesz co? Może od razu wepchnij Ashley do łóżka Mike'owi. On przynajmniej będzie wiedział, co zrobić. Obejdzie się z nią jak trzeba! Jesteś, kurwa, żałosny, Krzysztof! Zaraz go zatłukę! Nie słuchaj go! Nie warto! Hej, Mike! Czego? Hej, stary! Co się stało z Jess? Wiesz, co się stało? Nie, ja... Wiem, ja mam problemy, ale nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. No, a gdybym ją zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna. Pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ryj! Ty, naprawdę? A co? Myślałeś, że go zastrzelę? Nie wiem. Daj spokój, Chris. Przecież mnie znasz. Właśnie, Chris. Przecież mnie znasz. A, dobrze. No. Następnym razem nie uprzeć, okej? Okay? Biedne sierotki. Biedne sierotki nie umieją odegrać dobrego i złego gliny. Miała być profeska, nie groteska! Może wróć do schroniska i upewnij się, że wszystko okej. Okay. Poczekam tu do rana z naszym świrem. Aha. Będzie melanż? Może zamówimy pizzę? Na pewno dasz radę? Idź, pewnie się martwią, co u nas. Racja. Do zobaczenia rano.